odróżnieniu od Audi, BMW czy Mercedesa, Infiniti nie bawi się w półśrodki. Nie ma aut klasy średniej czy niższej średniej. Tutaj wszystko jest luksusowe, a w każdym detalu liczy się tylko jedno. Radość z jazdy. Wersja S to najostrzejsza odmiana G37 Coupe. Sportowe zawieszenie, system czterech kół skrętnych, ogromne tarcze hamulcowe i szpera, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu przy tylnej napędzanej osi, powodują ciarki na plecach każdego kierowcy. Na drodze auto świetnie sprawdza się do spokojnego podróżowania, do 4000 obrotów silnik nie zdradza zbytniej nerwowości. Auto dostojnie sunie po asfalcie niczym luksusowa limuzyna. Wystarczy jednak mocniej wcisnąć gaz, by przekonać się, ile mocy drzemie w tym aucie. Kto rozsądny, mając 320 koni pod maską, chciałby ograniczyć się jedynie do powolnych przejażdżek? Właśnie. Dlatego SK idealnie sprawdza się jako zabawka na zamkniętych obiektach i torach wyścigowych. By rozpędzić się do setki, auto potrzebuje zaledwie 5,8 sekundy. Prędkość maksymalna? Ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. A na deser? Basowy bulgot V6. Dopiero przy 5200 obrotów silnik osiąga maksymalny moment obrotowy. Na tym nie koniec. Auto ostro przyspiesza, aż na obrotomierzu wskazówka nie minie 7500 obrotów. Za silnikiem podąża szybka siedmiobiegowa automatyczna skrzynia, ta sama, którą znajdziemy w Nissanie 370Z. Co nam przeszkadza w G37S Coupe? Do przytłaczającej ilości przycisków na desce rozdzielczej można się szybko przyzwyczaić, ale wysocy kierowcy mogą narzekać na ilość miejsca nad głową. Nisko poprowadzona linia dachu znacznie ogranicza poczucie przestrzeni. Na szczęście fotel można opuścić tuż nad podłogą. Reszta jest niemal idealna. Kierownica nie za duża, przyjemnie gruba, dobrze leży w dłoniach. Fotele dobrze wyprofilowane, mocno trzymające na boki, no i jakość wykończenia zbliżona do poziomu niemieckiej konkurencji. G37S nie tylko przypomina 370Z i nie tylko jest od niego o wymiar większy, jest też o rozmiar lepszy. To świetna alternatywa nie tylko dla Audi A5 i BMW 3 Coupe, ale właśnie dla Nissana, tym bardziej, że na tylnych fotelach można zmieścić coś większego niż raflerka, a do kufra więcej niż jedną torbę z kijami do golfa.